W taki dzień jak dzisiaj najmłodsi czekają na wyjątkowego gościa. Bez względu na to, gdzie się znajdują, liczą, że święty Mikołaj odwiedzi także ich. Dzisiaj do szpitala wojewódzkiego imienia Jana Pawła II zawitali wysłannicy świętego Mikołaja. Przybyli w strojach górniczych i nie zapomnieli o prezentach. Witamy w Mikołajki, ale oczywiście również obok święta górniczego, czyli święta naszej patronki. Górnicy chcą się podzielić swoim wielkim sercem z dzieciakami i tradycyjnie, jak co roku jesteśmy na pediatrii w bełchatowskim szpitalu. Serce jest naprawdę wielkie i gorące. Przynieśliśmy prezenty, oczywiście one są również ustalone tutaj z personelem, między innymi poszewki, poduszki, ale również maskotki dla dzieciaczków i słodycze. Czyli tak naprawdę bardzo miły ten Mikołaj tutaj dzisiaj. Zawsze jest miły i cieszymy się, że możemy chociaż trochę uśmiechu wywołać na buziach u dzieci. Wzruszający, ale to jest chyba również taka terapia, bo wiadomo, że uśmiech u dzieci powoduje jednak szybki powrót do zdrowia. Jak górnicy czują się w roli świętego Mikołaja? No jest to taka rola bardzo miła. Oprócz tego, że świętujemy dzisiaj imieniny Mikołaja, również chcemy, żeby dzieci z naszych okolic, tutaj z Bełchatowa, no żeby wiedziały, że mamy tutaj taką brać górniczą, ta główna grupa energetyczna wydobywająca węgiel, z którego powstaje nasz prąd, że tutaj właśnie to jest na tym terenie, żeby te dzieci widziały, że właśnie górnicy wspierają i szpital, i te dzieci, i również starają się pokazać tradycje górnicze, a również i Mikołajki. Tradycje górnicze, dlatego też strój górnika dzisiaj. Dokładnie tak, jest to nasz tradycyjny strój górnika galowy. Dzisiaj nosimy oczywiście takie stroje tylko w sytuacji, kiedy mamy święto górnicze. Na co dzień oczywiście pracujemy w troszkę innych strojach. Dużo prezentów w tych workach? Bardzo dużo, tak jak mój kolega już wspomniał. Dla dzieci mamy przede wszystkim słodycze i maskotki, żeby im tutaj umilić pobyt, a dla szpitala mamy najpotrzebniejsze rzeczy. Zaskoczenie było duże. Mali pacjenci nie kryli radości. Podobać się? Czy wolisz górnika? Może być mamą? Z mamą. A jest mamą. Dla ciebie. Maskotka na szczęście dzisiaj. Mam nadzieję, że może wiesz. I jeszcze cukiereczkę sobie wyłożę. Yes. Dla taty też cukierka może. Dla taty też, tata, żeby tu nie osłabł. Proszę cię poczęstować. Myślę, że już taka duża koleżanka do górnika, nie? Bardzo super, coś słodkiego, żeby szybko zdrowie wróciło i nie zaczęło jeszcze. Super. Zobacz, jaki fajny górnik. Proszę, poczęstować. Życzymy ci szybkiego powrotu do zdrowia. Ale jaki fajny. No bardzo fajnie. Zaskoczona jesteś? Tak. A co otrzymałaś? A maskotkę słodycze. Będzie miło dzisiaj. Co roku odwiedzają nas górnicy z kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Nas, a właściwie naszych pacjentów, przynosząc im słodkie upominki, jakieś drobiazgi, maskotki, ale również prezenty dla oddziału, które są nam bardzo potrzebne. Korzystamy. Naprawdę bardzo, bardzo miłe i przydatne odwiedziny. Czasami są to jakieś elementy wyposażenia, na przykład w ubiegłym roku były to łóżeczka do karmienia dzieci, a w tym roku poprosiliśmy o takie pościele, powłoczki, czyli to, co jest nam potrzebne w codziennym i po prostu tutaj funkcjonowaniu. Czyli co, wysłannicy świętego Mikołaja spisali się? Na piątkę jak zwykle. Wręczone prezenty wywołały uśmiech na niejednej twarzy małego pacjenta i być może nieco umiliły pobyt w szpitalu.